Mazur Ełk, grający w oglądanym spotkaniu w jasnych koszulkach, walczy o utrzymanie w trzeciej lidze. Tym razem zremisował z Węgorią Węgorzewo 1-1. Węgoria nie jest słabą drużyną. Wiosną zdobyła 16 punktów, a Mazur tylko 12. I to goście pierwsi strzelili bramkę z rzutu wolnego. Na wyrównanie kibice czekali do 55 minuty. Akcję rozpoczął na prawej stronie Paweł Chwaszczewski. Pod bramką przytomnie odegrał piłkę do Radosława Guzowskiego, a ten głową z 4 metrów wpakował piłkę do bramki. Remis Mazura zadowala, choć bardziej cieszyłyby 3 punkty. Na pewno byli groźni, zwłaszcza ich snajper Machnia, który udowodnił dzisiaj, że jest dobrym zawodnikiem. Drużyna trochę była taka może spięta moja, nie wiem. Mieliśmy tamte 9 meczów rzędu, co 3 dni graliśmy, a teraz mieliśmy tydzień odpoczynku, no i jakoś, nie wiem, nie było tej świeżości. Drużyna została po tym meczu poważnie osłabiona. Czerwoną kartką za przytrzymywanie wychodzącego na czystą pozycję rywala ukarany został kapitan Mazura Jan Sidorowicz. Za kartki pauzować też musi bramkarz Krystian Kropiwnicki. Wynik 1-1 premiuje jednak Mazura, bo bilans bezpośrednich spotkań z Węgorią wychodzi na zero, a to Mazur ma lepszy bilans bramkowy we wszystkich pozostałych meczach. Drużyna wciąż jednak nie może czuć się bezpieczna. Balansujemy, ale jak 2 ostatnie mecze wygramy, to mimo wszystko dalej będziemy grali w trzeciej lidze. Na dzień dzisiejszy no, jesteśmy jeszcze w grze i nie można jeszcze skreślać, ciężko będzie. O tym, czy będziemy jeszcze w Ełku oglądać trzecią ligę, dowiemy się 26 czerwca po meczu Mazura z Turem Bielsk-Podlaski.